Bardzo ważny dzień dla dolnośląskiej piłki. Dzisiaj ogłoszenie kadry, która poleci do Galicji na Mistrzostwa Europy. No, jeśli jest ogłoszenie kadry, to nie może być innego gościa niż trener naszej reprezentacji Dolnego Śląska, Grzesiek Borowy. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Grzesiek, no może żeby nie przedłużać, no, to co trafiło wiele osób, no bo pojawiało się w internecie wiele pytań dotyczących selekcji. Może odpowiedz, zanim przejdziemy do tej kadry, chwilę porozmawiajmy o tym, jak ta selekcja wyglądała, jak doszło do tego, że finalnie mamy 20 zawodników, którzy polecą na ten turniej. No, selekcja trwała dość długo, wiadomo, ten sezon w czwartej lidze, gdzie głównie opieraliśmy się na obserwacji zawodników plus te kluby, które pozwalały na to w trzeciej lidze, żeby powołać tych zawodników. Mówię o tym, że nie mają ci chłopcy kontraktów. I ta obserwacja, tak jak mówiłem, trwała bardzo długo. Skupialiśmy się na obserwacji meczów, oglądaniu wideo. Sztab był na wielu spotkaniach, na żywo oglądał chłopców. No i to było też kilkuetapowo. Na początku wyselekcjonowaliśmy blisko 60 zawodników, 60. Później odbyła się konsultacja w Świnicy. Zagraliśmy tam 3 gry z tej grupy. No już troszkę to grono się zawęziło. Był sparing w Jeleniej Górze z Karkonoszami. Tutaj dziękujemy drużynie z Karkonoszy. To dla nas i dla nich owocna gra. No i wybraliśmy na podstawie właśnie tego sparingu, tej obserwacji. Też oczywiście wielu rozmów z trenerami, czy telefonicznych, czy właśnie podczas tych spotkań. No i tak powstała ta grupa 20 osób. Właśnie 20 osób, już możemy powoli zdradzać. 7 z nich to są obrońcy tytułu sprzed 4 lat. Czym różni się ta kadra, zanim przejdziemy, tak jak wspomniałem, do tych nazwisk, od tej, w której ty byłeś kapitanem 4 lata temu, zdobywaliście Mistrzostwa Europy? No nie będę się pytał, która jest mocniejsza czy słabsza, no bo wiadomo, to byłoby niezręczne pewnie dla ciebie pytanie, ale czym ona się różni? Jak to może charakterem, czymś innym? No jakie masz spostrzeżenia już troszeczkę z innej strony, bo wtedy byłeś zawodnikiem, kapitanem, a teraz występujesz w roli trenera. No na pewno jest troszkę młodszy sztab, zacznijmy od tego, ale też doświadczony w tych rozgrywkach, a przechodząc tutaj do personaliów, no ta drużyna, tak jak powiedziałeś, ma 7 już mistrzów Europy, którzy jadą bronić swój tytuł, czyli mówimy o ogromnym doświadczeniu. Zapewne też o liderach mentalnych i w szatni, i na boisku, i to będzie na pewno się przekładało na przebieg spotkania i czy będziemy się potrafili w gorszych czy w lepszych momentach odpowiednio zachować. Czym to się jeszcze różni? No ta kadra jest tutaj bardziej skupiona na tej czwartej lidze, bo wiadomo, tutaj od razu podziękowania dla zespołu Ślęzy Wrocław i tutaj dla Chrobrego, dwa Głogów, bo z tych drużyn mogliśmy gdzieś tam czerpać i wiadomo, że oni jeszcze będą w trakcie rozgrywek. No i tutaj i kierownictwo tych drużyn i trenerzy pozwoli na to, że ci chłopcy będą z nami. I wracając, tak jak mówię, głównie opieramy się na czwartej lidze, ale to są w tym roku bardzo, bardzo trudne rozgrywki. Non-stop granie o wynik, granie o to, czy w tej lidze ktoś pozostanie, czy nie. I to jest na pewno duży plus, czyli ta gra ciągle o stawkę. Także pojedziemy tam o grani, tak jak mówimy, doświadczenie. Doświadczenie to z Niemiec, no i plus takie pojedyncze osoby, które gdzieś wchodzą do tej kadry, ta świeża krew jest zawsze potrzebna. No i mam nadzieję, że to będzie takie połączenie, które nam da sukces i chcemy się zapisać, wiadomo, w historii. No właśnie, mówisz o tym, że ograni zawodnicy, no ale ja mam gdzieś w pamięci ten wywiad po Pucharze Polski. Nie pojedziemy tam według ciebie trochę przemęczeni? Jak to będzie wyglądało te ostatnie dni przed turniejem, które no będzie trzeba, to będzie bardziej regeneracja, czy czas na wypracowywanie pewnych rzeczy, no bo tak jak wspomniałeś wtedy i wspomniałeś też dzisiaj, no ta runda na pewno była bardzo ciężka dla wszystkich czwartoligowców, dla was jako Świdnicy wiadomo jeszcze trudniejsza, bo doszliście do finału Pucharu Polski, no ale też inni mają dużo grania w nogach.
nie chcę sobie tutaj szukować żadnego alibi i tak jak już rozmawiamy w sztabie, to będziemy musieli troszkę indywidualnie do każdego z zawodników podejść, bo jak dobrze wiemy, spotkamy się w Czernicy na tym trzydniowym zgrupowaniu, a wielu chłopców jeszcze będzie po takich kolejkach, tak jak w trzeciej lidze, rozgrywane jeszcze środa, sobota, na tydzień przed zgrupowaniem. Będą też mecze barażowe i najprawdopodobniej czterech chłopaków, czy to z Woli Boża, czy z Dzierżeniowa, zagrają w tym barażu z zawodnikami z Karkonoszy, czyli też tam mamy, powiedzmy tak, swoich ludzi potocznie. No i zagrają znowu kolejne spotkania, czyli środa, sobota, no i trzeba będzie do każdego z nich indywidualnie podejść. Mówiąc jeszcze o tym indywidualnym podejściu, musimy powiedzieć, że w tej kadrze też znajdą się zawodnicy, którzy gdzieś powracają po sporych kontuzjach, tak jak Paweł Niemienionek czy Mateusz Posistajło. Cieszymy się, że oni już z nami są, powiedzmy, że na te 95% i jeszcze tutaj może trzeba będzie ich przybodźcować pod względem wydolnościowym i fizycznym, typowo motorycznym. Dlatego mówię, no spora indywidualizacja, no ale to też nie będzie tak, że my tam będziemy tylko odpoczywać na tym zgrupowaniu. No tutaj też trzeba już pewne rzeczy nakreślić, pewne schematy zachowań, poruszania się, żebyśmy już stworzyli taką spójność, żeby każdy wiedział, co ma na tym boisku robić i żeby to była nasza siła, że pojedziemy tam z jakimś określonym planem, przygotujemy się pod to pierwsze spotkanie, już zbieramy materiały o zespole w Portugalii, przeanalizujemy przeciwnika, no i jedziemy, tak jak mówię, głównie tam przygotowani. To pod to będzie to zgrupowanie w Czernicy i ta indywidualizacja. Właśnie, może żeby już nie przedłużać bardziej, no może zaczniemy prezentację tych zawodników, którzy pojadą na ten turniej. No może zaczniemy od bramki tradycyjnie, czyli Szymon Brandl i Piotr Zabielski. No jak duży kłopot sprawiła ta sytuacja z Marcinem Gąsiorowskim, że no on w konsekwencji no nie jedzie na ten turniej. Jak dla ciebie jako trenera tutaj? I no tak jak mówimy, no tego doświadczenia w bramce, jeśli chodzi o turniej Regions, no nie mamy. No tutaj na pewno Jarek Krawczyk musiałby się troszkę bardziej wypowiedzieć, czyli nasz trener bramkarzy w sztabie. Ale już wracając do tej sytuacji, do tych konsultacji, wybierania tych ludzi akurat pod tą pozycję, czyli nietypową bramkarską. No mieliśmy tak czterech, pięciu ludzi wytypowanych, powiedzmy o tej piątce. Już tutaj na starcie nam dwie osoby wypadły, czyli Piotrek Gębara i Bartek Kot. To są osoby właśnie troszkę już ograne w tej kadrze, ale niestety sprawy prywatne im przeszkodziły na wyjazd, o wyjeździe. Wiadomo, że nie wiadomo, czy by się w tej kadrze znaleźli, ale już na początku musieliśmy ich wykluczyć. Zostały nam trzy osoby i regulamin jest taki, że musimy w określonym czasie podać 30 do UEFA ludzi. Tam wiadomo, trzeba wybrać już trzech bramkarzy. No i tych trzech bramkarzy wybraliśmy, no i Marcin w tej 30 się znalazł. No i nie mieliśmy już troszkę pola manewru. No i zostały te dwie osoby, na których będziemy polegać. Oczywiście to nie jest tak, że nie... To też nie jest tak, że Marcin na pewno by pojechał. Ta rywalizacja by toczyła się tak, że podczas tego sparingu wspomnianego już z Karkonoszami. No tam już miało się to właśnie decydować i właśnie chciałem to powiedzieć, wyjąłeś mi to z ust, że Marcin też nie wiadomo, czy by w tej kadrze się znalazł. Nikt tutaj nie miał miejsca zaklepanego z góry i trzeba było sobie to wywalczyć. Jedzie z nami Szymon, jesteśmy zadowoleni, do tego jedzie Piotr, będą rywalizować o pierwsze miejsce w bramce w pierwszej jedenastce na Portugalię i no i tutaj już jest sprawa zamknięta. No właśnie, to przejdźmy teraz do obrońców. Ośmiu obrońców przynajmniej nominalnie zabieramy na ten turniej. No wśród nich, to tak jak już wspomniałeś, jeden z zawodników Ślędzy, Maciek Tomaszewski. No od początku był plan, żeby to właśnie ośmiu obrońców było, czy nie myśleliście o tym, żeby tych obrońców było więcej? W międzyczasie Państwo będą mogli zobaczyć na planszy te osoby, które pojadą z nami na ten turniej? Znowu zacznę troszkę z innej strony. Nie przywiązywałbym się mocno do ilości osób w danej formacji, bo
Zabieramy 20 osób, w tym dwóch bramkarzy, zostaje nam 18 i musieliśmy to tak podzielić, żeby mieć tak zwany pierwszy wybór, alternatywę, a jeszcze podczas tego turnieju mogą być różne sytuacje typu jakieś urazy, typu kartki i jeszcze mieć jakąś opcję zawodnika na daną pozycję. I tutaj jak już jesteśmy przy nazwiskach, no to na środku obrony, czy Maciek, czy Łukasz, czy Paweł Niemieniony też mogą wystąpić na pozycji numer 6. I to już dawało nam to właśnie taką alternatywę i liczenie na to, że będziemy mogli z nich skorzystać w kolejnych spotkaniach na innej pozycji, w innej formacji. Tak samo jest na bokach obrony, czy Łukasz, czy Krzysiek, czy szczególnie tutaj też Kamil Sadowski mogą nam pomóc, jak będzie trzeba gdzieś porotować i być gdzieś tam tym pomocnikiem czy skrzydłowym w formacji ofensywnych. Także to też był główny klucz przy tych wszystkich wyborach personalnych, bo jakbyśmy się zamykali na pojedyncze pozycje, później można by było gdzieś tutaj czegoś żałować. Ale będziemy bazować tak i tutaj na Maćku, na doświadczeniu Pawła i też Pawła Słoneckiego, kapitana tej drużyny z poprzednich turniejów. No liczymy na to, że tutaj tak jak w poprzednich spotkaniach nie traciliśmy bramek w Mistrzostwach Polski praktycznie bez straconej bramki. Wcześniej turniej też z małą ilością straconych bramek. Tak naprawdę jedyne bramki stracone tylko w starciu ze Słowacją. No tak, Słowacja miała określony potencjał piłkarski i tak wychodzimy z założenia, że Słowacja może być już takim przybliżonym przeciwnikiem, jakiego spotkamy w Galicji. Czyli tak wspomniałeś też z tymi bramkami, no nie traciliśmy tych bramek zbyt wiele, czy ta defensywa no gwarantuje nam ten określony poziom, który no też mógłby spowodować to, że no tych bramek będziemy tracili mało. Oczywiście ciężko jest też analizować przeciwników naszych, w jaki sposób oni będą grali i oceniać ich poziom sportowy, ale czy to jest ta defensywa, no którą ty byś widział jeszcze przed rozpoczęciem selekcji, jako tą taką, na której można polegać? No myślę, że tak. Tutaj jesteśmy zdecydowani na zdecydowanie na tych ludzi, tak jak powiedziałem, z określoną jakością, z określonym doświadczeniem, ale wszystko zweryfikuje boisko. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie wpadać do naszej bramki i to będzie taki klucz w tym turnieju. No właśnie, przejdźmy teraz do formacji pomocy. Tam ostatecznie 7 zawodników, w tym ponownie 2 zawodników trzecioligowych, czyli Mateusz Stępin i Adrian Niewiadomski. Tutaj 7 zawodników, troszeczkę mniej. No, nie będzie brakować trochę tych w przypadku, gdyby no, już trzeba było gonić troszeczkę tych wariantów przy tej mniejszej ilości, jeśli chodzi o pomocników? Myślę, że nie będzie, bo tutaj też możemy wymienić Tomka Wojciechowskiego, który zagra na pozycji numer 10. Mateusz Posistajło, który gdzieś jest nam nominalnym napastnikiem, często nam pomagał, czy na lewym, czy na prawym skrzydle. Dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, czy nawet właśnie, czy przesuniemy tam Łukasza Orzechowskiego, czy Kamila Sadowskiego na te skrzydła. Także te liczby, które przypisuję, że tutaj 7, tutaj 8, no to one nie mają tak naprawdę znaczenia. Liczy się to, na ilu pozycjach dany zawodnik może w tym turnieju wystąpić i na pewno będziemy rotować. To jest bardzo ciężki turniej, tak jak i te poprzednie. Mamy właśnie doświadczenie, no granie co 3 dni, na pewno temperatura, klimat też będzie tutaj swoje robiła. Także no to jest taka grupa wyselekcjonowana, która nam pomoże dużo rotować i te trudy tego turnieju tutaj sobie z nimi radzić. Czyli to jednym z głównych aspektów, no poza wiadomo poziomem sportowym tych zawodników, to była ta uniwersalność, którą braliście jako sztab pod uwagę. No wiemy, no przy takich turniejach no ciężko jest kogoś w trakcie turnieju dowołać, żeby no doleciał choćby do tej Hiszpanii przed kolejnym meczem i ta uniwersalność była no tym ważnym aspektem, jeśli chodzi o te powołania. No na pewno, jakość piłkarska, uniwersalność względem pozycji,
Później gdzieś braliśmy pod uwagę tak zwany ten mental, doświadczenie na takich turniejach. No bo to też ciężko gdzieś z osobami, które wchodzą do tej kadry, żeby później stanowiły, chociaż są też takie przypadki, wiadomo, w piłce się zdarzają, że tak zwany, nie wiem, żółtodziób, który jest, nie wiem, debiutantem, później się wywiązuje z tej roli, ale my tu bazowaliśmy głównie na tej wszechstronności, na tym podejściu mentalnym, że te osoby w tym turnieju sobie z całym tym obciążeniem poradzą. No i jakość piłkarska najważniejsza. No właśnie, już wspomniałeś o dwóch napastnikach, więc zobaczmy tą trójkę napastników, których umieściliśmy na planszy. Jest Mateusz Poświstajo, jest Tomek Wojciechowski, no i jest jeden z tych właśnie żółtodziołów, o których wspomniałeś, no Łukasz Skolimowski, no jego wynik bramkowy w lidze na pewno robi wrażenie i to jest taki zawodnik, no, którego chyba było ciężko przejść obok, jeśli chodzi o te powołania, no bo naprawdę no, prezentuje bardzo dobrą dyspozycję w tym sezonie. No imponujący wynik, 50 bramek to znaczy wiele, widać instynkt strzelecki jest na odpowiednim poziomie. Łukasz też tutaj pokazał na konsultacjach, że ta piłka go szuka, jest taki ciąg na bramkę i miejmy nadzieję, że w żadnym wypadku nie zatraci tego na turnieju i nam też pomoże i coś do sieci wpadnie, żeby ta liczba 50 się nie zatrzymywała, tylko szła do góry. No imponujący wynik, nie można było przejść obojętnie obok takiego wyczynu. No i tak jak mówię, no w tym ciężkim sezonie czwartoligowym trzeba było dużo trudów znosić i tutaj Łukasz zaimponował też właśnie tym swoim podejściem, że na każdy mecz był przygotowany. W międzyczasie zobaczmy pełną kadrę, a do Ciebie zadam Ci jeszcze jedno pytanie, no może tak podchwytliwe. Co będzie największym atutem naszej reprezentacji podczas zbliżającego się turnieju? Doświadczenie na takich turniejach to na pewno. Poziom, mam nadzieję, jakościowy tego zespołu. No i ten mental plus atmosfera, to co nas napędzało, patrząc gdzieś zawsze do tyłu, to będą ważne aspekty i atuty tej drużyny. Szczególnie ten mental chyba może się przydać w pierwszym starciu, no bo można powiedzieć, że od mocnego uderzenia zaczynamy od Lizbony, no tam może się okazać, że no troszeczkę pobiegać będzie trzeba za tą piłką i będzie trzeba dać też z tego serducha jeszcze więcej, dlatego ten mental i to takie zaangażowanie, no to przywiązanie do gry z tym orzełkiem na piersi może być bardzo ważne, no bo to jak zawsze taki turniej, pierwszy mecz jest, można powiedzieć, kluczowy, bo pamiętajmy, że no, z grupy wychodzą tylko zwycięzcy i oni grają finał, więc tutaj no, nie ma gdzieś za bardzo na początku miejsca na potknięcie. No nie ma miejsca na potknięcie w takich turniejach w pierwszej kolejce. Na pewno to będzie ciężki przeciwnik. Jeśli ubieramy koszulkę z orzełkiem na piersiach, to nie trzeba nikogo dodatkowo motywować. Mam nadzieję, że tak jak mówiłeś, mentalnie jestem pewny, że to udźwigniemy, ale tutaj też będzie dyspozycja dnia. Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujemy. Tutaj związek zrobił wszystko, żebyśmy w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu zostali zakwaterowani. No wszystko na poziomie profesjonalnym i mam nadzieję, że ta dyspozycja dnia pomoże nam w tym, żeby się przeciwstawić drużynie z Lizbony. Jedziemy tam jako faworyci, nie boimy się tego spotkania. O, i to tak tym może podsumowaniem zakończmy dzisiejsze spotkanie studiów i tą prezentację kadry. Dziś ze mną był trener reprezentacji Dolnego Śląska UEFA Region Cup Grzesiek Borowy. Dziękuję Ci za wizytę. Dziękuję, trzymajcie kciuki za tą reprezentację. Dokładnie, ja dziękując Państwu za dzisiejszy dzień, zapraszam także do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Będziemy z naszą reprezentacją przez cały turniej, sporo materiałów będzie się pojawiało, więc śledźcie i do zobaczenia także oby tutaj w naszych mediach.